Do końca października można oglądać ciekawą wystawę obrazów namalowanych przez bogatyniankę Olgę Sroczyńską. Artystka po raz drugi w mieście pokazuje swoją sztukę. Jest kolorowo, bajecznie, orientalnie i kwieciście. W galerii jest 59 obrazów. To jest temat bajeczny, są aniołki. Zainspirowała mnie ruska malarka Galina. One dają taki spokój ducha, nastrój taki. A pozostałe są orientalne, kobiety piękne, martwa natura, kolorystyka głównie. Sporą część kolekcji Olgi Sroczyńskiej stanowią te bajeczne postaci. Są miłe, słodkie, uśmiechnięte, a niektóre smutne. Warto je zobaczyć na własne oczy. Te wszystkie aniołki powstały koniec 2017, początek 2018 i tak do sierpnia w sumie można powiedzieć. Także było, jest ich dużo. Bogatynianka maluje od 30 lat. Ostatnie kilka lat to intensywna praca z farbami akwarelowymi. Wszystko powstaje w domowym zaciszu, a początki malarstwa to szkoła podstawowa. Moja przygoda z pędzlem zaczęła się w 80 roku. Jak chodziłam do szkoły w Wyszycy Kłodzkiej, przynależałam do koła plastycznego i tam generalnie nauczyłam się wszystkiego od podstaw. Uwielbiam kolory, uwielbiam mieszać kolory, łączyć je ze sobą. Wystawę otworzono pod koniec września i przez prawie 4 tygodnie dostępna jest w galerii Stop Art dla zwiedzających. Galeria czynna jest w godzinach pracy Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.